Myślałem, że limit jazdy w deszczu został już wyczerpany, ale jak widać chyba jednak nie. Więc elo, welorowerzyści, kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to Pafaro Rywal, czy ten rower tylko wygląda, czy on też coś jeździ. I mam nadzieję, że nie za bardzo dzisiaj zmoknę, tak jak ostatnio na tym rowerze. W ogóle na tym rowerze ostatnio mam takiego pecha, że co na niego wsiądę, to pada. Więc może lepiej nie jeździć, może go wypucować, powiesić na ścianie i niech se tam ładnie wisi. Ten rower już Wam jakiś czas temu prezentowałem na kanale i wzbudził on wiele emocji. Bardzo dużo oczywiście pozytywnych, ale też były pewne kwestie takie negatywne. Niektórzy zaczęli się dociekać tego, że ktoś mi musi chyba mocno dopłacać za to, że wyrażam takie pozytywne opinie. I generalnie to nie jest tak, jak co niektórzy myślą, że nie dość się dostaje rower, to jeszcze dostaje się worek pieniędzy i wtedy się jeździ i chwali. To tak raczej w rowerówce, na tym poziomie jak u mnie, to raczej nie działa. Raczej jak dostaję rower, kurde, cały czas na niego patrzę i jestem nim zachwycony. Ale w tym przypadku było tak, że po prostu dostałem jakiś tam delikatny rabat i to wcale nie jest taki rabat, jakbyście sobie pomyśleli, że za pół ceny, a może jeszcze mniej. Po prostu rabat taki, że i mi się opłacało i Pafaro też nie jest stratne. I na tym pierwszym filmie było dosyć sporo takich ochów i achów, same zachwyty. No, był to film, gdzie w ogóle nie jeździłem na tym rowerze, więc jarałem się malowaniem i designem tego roweru, że został on spersonalizowany pode mnie, że wszystkie komponenty były takie, jakie chciałem, a w dodatku sama rama jest w obłędnym malowaniu. Bardzo fajnie ona wygląda w słońcu, lecz no dzisiaj słońca nie ma. Mam nadzieję, że ten deszcz gdzieś tam może przeleci. Pewnie nie, ale dobra. Więc skupmy się na rowerze. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Przejdźmy może plusów i minusów tego roweru. Przejdźmy może na razie takich ogólnych. Ogólnych to jest cena na osprzęt i jakość, jaką tutaj ta marka preferuje. Jakby ktoś nie wiedział, Pafaro to nie są żadne włoskie, francuskie nazwy, to jest polska nazwa, a jest to skrót od Państwowej Fabryki Rowerów, o czym wspominałem też we wcześniejszym filmie. Plusy to takie cena, jakość, osprzęt. Generalnie z Pafaro możecie się dogadać, jakie komponenty chcecie, czy chcecie standardową konfigurację, czy chcecie standardowe malowanie, czy chcecie coś pozmieniać, bo generalnie z tego co wiem, to te standardowe malowania, co mają, to możecie sobie je zmodyfikować i jest to praktycznie w cenie. Jakieś tam drobne zmiany typu, nie wiem, inna szerokość kierownicy, inna długość mostka, nie wiem, długość ramienia, czy coś w tym stylu, ten rozpiętość kasety, to wszystko jest praktycznie robione w cenie, więc no nie mają na stronie jakiejś tam możliwości konfiguracji tych rowerów, ale możecie się bez problemu dogadać telefonicznie, bądź pewnie mailowo. A tutaj sobie pan nielegalnie jeździ. O, dobra. Kolejna kwestia to jest lakier. I nie chodzi mi tutaj o malowanie tego roweru, chodzi o same wykończenie tego lakieru. Jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, czego brakuje bardzo w dzisiejszych czasach w rowerach bardziej znanych marek, bo no nie jest to tak wykończone. Niestety w innych markach ten lakier traci się w oczach, a tutaj widać, że naprawdę jest to dobrze zrobione. Nie ma ani jednej ryski, nie rysuje się od samego patrzenia, więc naprawdę jest spoko na tym poziomie. I druga sprawa, że możecie sobie właśnie wybrać kolor pod siebie. Możecie wybrać różne malowania. Tutaj gość, który się mi podpisał na ramię, Luki, możecie sobie go obserwować na Instagramie, robi przeobłędne rzeczy. Co on tam wyprawia z tymi rowerami, to jest jakiś kosmos, ale no, nie będę go zachwalał, bo już mówi, że ledwo co się wyrabia z tematem, więc
może już lepiej go nie będę chwalił. Jeżeli chodzi o samą ramę, sam design, to jakbyście sobie tak się dobrze przypatrzyli, to jest on bardzo zbliżony do Colnago. Nie pamiętam dokładnie jakiego modelu, bo tam są jakieś CV3R, coś takiego, albo 4R. Sama konstrukcja rama jest bardzo zbliżona do Colnago. Zresztą, aby tutaj było trochę połączenia z Colnago, no to wiadomo, na Colnago jeździ Pogacar, a Pogacar też jeździ z takimi samymi koszykami, jak właśnie tutaj są od Elita. O. Więc naprawdę dużo tutaj jest podobieństw z Pogacarem. Nie licząc oczywiście mnie, bo mi do Pogacara sporo brakuje. Komponentów za bardzo nie będę omawiał. Jeżeli chodzi tylko tutaj o mostek, to jest prawie że pełna integracja i linki pancerzy są prawie że schowane. Oczywiście można by było tutaj dać jakąś trochę inną kierownicę, żeby to wszystko faktycznie jeszcze lepiej to zintegrować, ale na tym poziomie co jest z tą kierownicą tutaj Pro PLT Ergo Alloy, mi to ta kierownica bardzo odpowiada. Niestety one są bardzo ciężko w ostatnim czasie dostępne, bo też próbuję zamówić jednej osobie i coś za bardzo nie mogę. Shimano 105 jeszcze w starej wersji 11-rzędowej, mi to nie przeszkadza, że jest 11, mi to nie przeszkadza, że jest mechanika. Oczywiście te rowery możecie skonfigurować sobie i są dostępne w opcji DI2 czy na nowej 105 12-rzędowej. Ja wybrałem na 105 11 i nie żałuję, jeżdżę długie lata na tym osprzęcie i jeżeli naprawdę wszystko jest dobrze skonfigurowane, jeżeli linka pancerz jest przeprowadzony po całej długości, gdzie przechodzi od ramy w całości, to nie ma naprawdę żadnych problemów, to działa bardzo, bardzo przyzwoicie i ja z tego napędu jestem bardzo zadowolony. Choć nie mówię, że nie, że w jakiejś tam przyszłości nie skorzystam z opcji elektronicznej. Owika tutaj jest Supakaza. Nie wiem, czy nie pomyliłem się za pierwszym razem i nie powiedziałem, że to jest GUI, bo na GUI jeżdżę przy krosie pomarańczy, przy krosie SKR 5 tej pomarańczy i tam jestem z tego bardzo zadowolony. Tu na razie jak na 1500 km jakoś nie mogę się dopatrzeć, żeby coś się jakoś mocno zużyło, aczkolwiek powiem szczerze, że ten Supakaz jakiegoś tam mega szału jak dla mnie nie robi. Nie, tak ludzie czasami zachwalają. Ma niby ten fajny wzorek, tutaj jest kolorowy, ale w samym dotyku nie wiem, jakoś tak. Jeszcze jedna kwestia z plusów i minusów, to tutaj oryginalnie było zamontowane siodełko Selle Italia, które kosztuje około katalogowo 200 parę złotych i powiem szczerze, że mi to siodełko nie podpasowało. Dużo osób od razu w komentarzach pisało, że to siodełko jest no takie raczej średnie, że potrafi drzeć spod ręki, że wcale jakieś nie jest wygodne i po profilu wydawałoby się po wyściółce, że faktycznie może być ono dosyć przyzwoite, ale faktycznie jak ja nie mam wrażliwych 4 liter, to mi się jakoś na nim średnio jeździło, a powiem wam szczerze, że nawet jakby zrobiło mi trochę krzywdy, bo przy dłuższym dystansie no bardzo już mnie zaczęło boleć dupsko i spodenek mi nie podarło, ale ja jakoś tam faktycznie też zadowolony z tego siodełka jakoś mega nie byłem, więc mam nadzieję Pafaro, że zmienicie siodełka na jakieś inne, nie wiem, żeby było jakieś fajne, tanie, może Pro Stealthy, nie wiem, nie jeździłem na Pro Stealthach, ale wiadomo, do Tragera i Speca trzeba mieć dojście. Piszcie siodełka, właśnie, jakie są tanie, dobre, takie już o tym nowoczesnym designie. Fizik Argo jest dosyć przyzwoitym. O, więc może właśnie Fizik. No, byłby lepszym rozwiązaniem. Bardzo fajne rozwiązanie jest z zaciskiem sztycy. Ono nie jest na przykład tak jak w Giantach tutaj od góry, tylko jest od dołu taka śrubeczka. Spoko rozwiązanie. Generalnie jak bierzecie i wyjmujecie sztycę, to tam wam to na szczęście nie wypada. Nic nie trzeszczy. Jeżeli chodzi o sam rower, to też nic nie stuka, nic nie trzeszczy. Fajnie jest to wykonane. Rower naprawdę przychodzi dobrze złożony. Nie trzeba poprawiać, nie trzeba nigdzie dodatkowo smarować. Nie trzeba, no naprawdę. Krystian, ultrakolarz, który też jeździ na Pafaro i tam zresztą pracuje, jest właśnie mechanikiem. I no widać, zna się na rzeczy i wszystko tutaj było przyzwoicie złożone, że nie jeden mechanik mógłby pozazdrościć.
takiego wykonania. Ja wiem, że może wydawać się to dla Was dziwne, co ja mówię, że o, kupujecie rower, nie wiem, za 10, 15, 20 tysięcy i jesteście zadowoleni z tego, że rower jest dobrze złożony. Generalnie rowery typu marki Giant, Trek, Merida, Spec to są jednak troszeczkę masówki. Masówki na tyle, że nie każdy na przykład model wychodzi z tej samej fabryki. Przykładem jest Trek Emonda, który potrafi wychodzić z trzech bądź czterech różnych fabryk i nie musi być on tak samo złożony jak z innej fabryki. Przykładem jest to, że ja jak miałem Emondę, to tu owijka i kąt kierownicy był naprawdę na bardzo słabym poziomie, z tego powodu, że kierownica biła bardziej do góry, tu się taka bułeczka robiła, no nie było to dobrze zrobione. Tam kierownica nadawała się do jeszcze jednego jakby tam owinięcia, więc no ja wiem, dziwne, ale no niestety tak w dzisiejszych czasach jest. Czasami z pośpiechem, z zwiększoną ilością zamówień, no niestety nie działa to tak, jak powinno być. Rozmawiałem z właścicielem Pafaro, którego oczywiście też bardzo pozdrawiam, że raczej nie będą szli w tym kierunku, że będą robić jeszcze więcej, więcej, więcej. Raczej skupiają się na tym, aby cały czas ta jakość, to wszystko wyglądało na odpowiednim poziomie. I to mnie bardzo cieszy, że no nie chcą iść w tym kierunku, że a dobra, powiedzmy, rozreklamujmy się, zróbmy fajnie na początku, tanio, dobrze, a później zobaczymy, co z tego będzie, będziemy robić więcej, będziemy zarabiać więcej pieniędzy i w ogóle to się wszystko będzie nakręcać, później będzie gorsza jakość, ale trudno, ludzie już się tam przyzwyczają i tak, wiecie, no. Tak to mniej więcej wygląda. Na początku jest fajnie, zresztą ja uważam, że kiedyś robili lepsze rzeczy, że to wykonanie w dzisiejszych czasach nie jest to samo, co kiedyś. No niestety, do takich czasów dożyliśmy. Dobra, bo tak zachwalam, a może przejdźmy do jakichś minusów. Minusy też oczywiście ten rower ma. Pierwszym poważnym minusem jest to, że mocowanie od przedniej przerzutki, ten adapter jest troszeczkę wysoko i ciężko jest dobrać odpowiedni koszyk, aby tu się wszystko zmieściło i właśnie koszyk od Elita tutaj pasuje najlepiej. Też koszyk od Bontragera pasował prawie że idealnie, tam nawet bym musiał go troszeczkę podszlifować, by było super, ale tylko i wyłącznie koszyk Elita tutaj z takim małym kołnierzem na otwór pasuje idealnie, więc to jest jeden z takich poważniejszych minusów, jeżeli chodzi o ten rower. Drugi minus, to może się wydawać, że ten rower nie jest jakby do końca super sztywny i to nie chodzi właśnie o sztywność, bo właśnie też się zastanawiam, co z tym rowerem jest nie tak, że on na podjazdach fajnie się zbiera. Dobrze się na tym rowerze wykonuje sprinty, a mimo tego czuć jakby jakąś tam trochę delikatną niestabilność. I tutaj wywnioskowałem taką rzecz, tylko niech sobie tutaj przejedzie z tą piękną ciężaróweczką, żeby mi tutaj nie hałasował. W ogóle jestem jeszcze na nowo nieotwartej drodze. I ja zauważyłem, że na przykład ciężko mi na tym rowerze się jedzie bez trzymanki. Jak ja potrafię jechać bez trzymanki, bez żadnych tam problemów i w terenie gdzieś i przy nawet jakimś bocznym wietrze, tak tutaj nawet jak nie ma wiatru, ciężko mi jest puścić kierownicę. I wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że całość, jakby ten ciężar jest przeniesiony bardziej na tył. Może być to spowodowane, nie wiem, kątem tylnej tutaj podsiodłówki, bo też nie czuję takiego nacisku na obręcz barkową, czyli mówię, wszystko jakby się przynosi bardziej na tył, przez co ten przód jest delikatnie niestabilny. Mi generalnie to jakoś za dużo nie przeszkadzało, jedynie jeżeli jest boczny wiatr, to ten rower wtedy tak się zachowuje, że wiecie, no troszeczkę te koło lata. I nie jest to spowodowane tym stożkiem, który tutaj jest o wysokości 45 mm, tylko mówię, jest ten przód taki no troszeczkę bardziej nerwowy. Mówię, jest spowodowane to raczej geometrią, nie jest to spowodowane sztywnością roweru, bo uważam, że rower jest naprawdę bardzo sztywny, a przy okazji też jest bardzo komfortowy. Co do kółeczek, to jak tutaj wiecie, wcześniej były zamontowane kartele, które jest to brand właśnie też marki Pafaro. Mi te kółeczka od samego początku też troszeczkę nie odpowiadały, może przez to, że był trochę większy stożek. Od dłuższego czasu też jeżdżę na 45 i wydaje mi się, że mi się osobiście jeździ na 45 lepiej, bo i ten rower się lepiej zbiera i też potrafi dobrze utrzymywać prędkość.
Więc zamontowałem tutaj lżejsze Elite Wheelsy Drive'y, na których z karbonowymi szprychami, na których jeździ mi się naprawdę super. Waga tam jest chyba niecałe, czy tam około 1300 gramów. Do tego mam zamontowane tutaj lekkie dętki od Pirelli w nowej odsłonie. Nie wiem od kiedy jest ta nowa odsłona, ale wcześniej jak kupowałem te dętki, to raczej nie były w takim wykonaniu, bo te dętki TPU są lekkie, ważące poniżej 400 gramów, a przy okazji są jeszcze rozciągliwe. Bo podstawowe dętki TPU, gdzie możecie kupić na jakieś tam Right Nowy, o których już też chyba kiedyś coś tam nieco mówiłem, to one są takie twarde, sztywne, plastikowe, a te są takie bardziej rozciągliwe, więc to też fajnie działa, jeżeli chodzi o pochłanianie drgań, o komfort i tego typu rzeczy. Dobra, więc podsumowując, z roweru jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Jest to rower taki, jaki chciałem, o jakim marzyłem. Więc już są dwa rowery w mojej kolekcji, które są jakby moim delikatnym spełnieniem marzeń. Chyba to będą rowery, które pozostaną ze mną na dłużej. Ten rower będziecie mogli zobaczyć jeszcze nieco innej odsłonie, ale to już nie będę Wam na razie zdradzał szczegółów. Jeżeli jesteście ciekawi, to musicie oczywiście obserwować, subskrybować kanał. Możecie subskrybować Instagrama, możecie Instagrama Pafaro obserwować, Łukasza, który maluje tak pięknie rowery, i moją strawę, żeby patrzeć, ile kręcę kilometrów i gdzie się ścigam na tych rowerach, co widzicie u mnie na kanale, bo to, że na nich jeżdżę, zachwalam, to też troszeczkę na nich się ścigam. Czy jeszcze start szosowy w tym roku jakiś wypali, to zobaczymy. No niestety obydwa starty teraz, co miałem, były w deszczu, więc trochę mnie zniechęciły, ale nie mówię, że nie. Szkoda. O właśnie, propos startu szosowego, to miałem w tym roku zaplanowane oczywiście wystartować w Skierniewicach i w Głowno Gold Race, które w tamtym roku Głowno Gold Race najpierw było przełożone na inny termin, a później było kompletnie odwołane, z opcją tą, że w tym roku te pakiety startowe przechodzą na ten sezon, na obydwa starty, i niestety te starty się nie odbędą. Nikt nawet do tej pory nie zaproponował zwrotu pieniędzy, mail już jakby nie działa, cisza, spokój, tematu nie ma. Szkoda, szkoda, bo miałem nadzieję, że wystartuję w końcu w wyścigu, gdzie jak ambasadorem jest Darek Baranowski, ale no niestety się nie uda. Więc podsumowując, z roweru jestem naprawdę bardzo zadowolony, dobrze mi się na nim jeździ, szybko, wygodnie, cieszy oko, cieszy nogę, nie wiem, wszystko cieszy. Jestem naprawdę zadowolony, mówię, prócz tej jakby delikatnej nadsterowności z przodu, który mi osobiście aż tak mocno nie przeszkadza, to nie ma ten rower za bardzo wad. Mimo że ma press fit, nic nie strzela, nic nie puka, naprawdę super, super rower. Jeżeli byliście, mieliście jakieś wątpliwości, to przejechałem około na razie 1500 km. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Na razie mało, bo trochę było gravelowania, trochę ta pogoda nie sprzyja. Mam nadzieję, że za niedługo będzie dużo, dużo więcej. Też miałem okazję pojeździć na Giancie i znowu będę miał okazję pojeździć na Giancie, ale musicie obserwować kanał. No co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.